No i nadszedł ten dzień, kochani. Jedziemy właśnie dzisiaj montować klimatyzację. Klimatyzację będzie nam montował serwis, tutaj angielski serwis, u nas Western Supermer. Klimatyzacja będzie zamontowana w tylne okno w naszym kamperze. Zaraz pokażę wam, w jakim miejscu. Będziemy ją montowali. Tak, klimatyzacja będzie zamontowana w tym miejscu. Okno to będzie zdemontowane i będzie zamontowany klimatyzator. Miejmy nadzieję, że będzie nam schładzał całego wana, całą przestrzeń, ponieważ wstępnie myślałem, żeby zamontować tą klimatyzację tutaj gdzieś na środku, o tutaj, w tym miejscu, ale w serwisie mi odradzili i powiedzieli, że po prostu nie zaleca się wycinać takich dodatkowych otworów. Wiem, ludzie wycinają, też nic się nie dzieje, ale Anglia jak to Anglia, Anglicy raczej takich rzeczy nie robią, więc klimatyzator będzie zamontowany tutaj. No i zobaczymy, jak będzie działał. Tutaj w serwisie zapewniono nas, że będzie on wydajny, schłodzi całego tutaj wana, także że schłodzi całą przestrzeń, także jedziemy, zobaczymy. Będziemy zabierali rower z nami, ponieważ serwis jest oddalony jakieś 10 km od nas, więc będziemy to sobie, wrócimy sobie rowerem. Także idziemy do biura, odstawiamy naszego kampera do dzisiaj do serwisu. Słuchajcie, więc tak, wracam na rowerku. Niestety klimatyzator został zamówiony, ale hurtownia miała problemy i nie dotarł na czas. Prawdopodobnie będzie jutro albo pojutrze w tym serwisie, więc co, kamper zostaje około tygodnia czasu u nich. Czekam na telefon, jak będzie gotowe, dadzą znać, także do następnego! Takie rzeczy, że tak się rozpadało, że z mopem stoję tutaj pod drzewem. No nie będzie żadnych piorunów, bo jak nie rąbnie, to zobaczymy. Gwiazdki zobaczę od spodu. Dobra, czekam, aż ten deszcz przestanie padać i zaraz jadę dalej, ale już jestem przełączony. Słuchajcie, tak się rozpadało, że zatrzymałem się w barze. A jakieś piwko zero sobie wypiję, poczekam, aż deszcz przestanie padać. Z tego powodu, że kamper był w serwisie parę dni, my nie mogliśmy osobiście zrobić zdjęcia ani nagrać żadnego filmiku z procesu montażu tej klimatyzacji, także poprosiłem panią z serwisu o porobienie trochę zdjęć, jakichś krótkich filmików, także zrobili to nam. Mamy zdjęcia z montażu klimatyzacji, także pokażę wam zaraz, wrzucę teraz parę przebitek, obejrzyjcie sobie, jak to mniej więcej wyglądało, jak wyglądał proces montażu. No i zaraz będziemy testować klimatyzację.
Chcecie coś zobaczyć? Chodźcie, coś wam pokażę. Tadam! Mamy to! Mamy klimatyzację, proszę państwa. Tak to wygląda, jest zamontowane. Po kilku dniach w serwisie odebraliśmy kampera. W końcu to mamy. Klimatyzacja jest zamontowana. Mamy ją takiego pilocika. Będziemy ją zaraz testowali. Na razie nie miałem jak nagrać tam w serwisie dla was, jak to pan mi pokazywał, ponieważ bardzo padał deszcz. To było trochę tak na szybko robione, ale mniej więcej mi pan pokazał, jak to się obsługuje. Zaraz to samo będę chciał pokazać wam, jeżeli będę umiał oczywiście. Mamy tutaj instrukcję, dosyć długą, będziemy to sobie czytać, będę to czytał, no i taki uchwyt, który służy do zamontowania naszego pilota. Chodźcie, zobaczymy, gdzie ten uchwyt będzie dobrze przyczepić. Czy tu, na tej ściance, przy wejściu? Może tu? To będzie uchwyt na pilot? Nie, ale myślę, że chyba będzie lepiej z tyłu. Bo tutaj się śpi. Łatwiej sobie tą klimatyzację usterować. Jakoś może tu przyczepimy, o. Chyba tak, chyba będzie tu, a tu albo na tej ścianie, jeszcze się zastanowię. Zobaczcie, ta klimatyzacja to jest Aventa Compact Plus. Taka instrukcja wygląda. Cała klimatyzacja kosztowała, proszę bardzo, 1995 funtów. Jest to Aventa Plus. Tak, trochę szczegółów od tej klimatyzacji. Jest ona zasilana napięciem 230-240V, 50 Hz. Power consumption, czyli tak, pobór mocy, to jest Aventa Compact Plus 4,4 Ampera. Co jeszcze? Moc 2,2 kW. No i tak to wygląda. Tak wyglądają wymiary tej klimatyzacji. Nie wiem, czy to będzie widać. Może będzie. Szerokość. Tak jak tutaj na zdjęciu, tą klimatyzację montuje się w fabryczny otwór po szyberdachu, po tym oknie dachowym, o wymiarach 400 mm na 400 mm. Dobra, to kochani, zabieramy się za testowanie klimatyzacji. Mam nadzieję, że ona nam tutaj będzie dobrze działała. No cóż, podłączymy kabel. Klimatyzacja działa na 230 V, więc podłączymy go sobie do kabla, do sieci i będziemy testowali. Chodźcie z nami. Zobaczymy, czy włączy się. Tak, na razie mamy tutaj master wyłączony, wszystko jest na off. Podłączyliśmy tylko kabel, zobaczymy, czy ona zadziała. Tak, klimatyzacja, włączamy. Włączyliśmy. O, ruszyło. Ruszyło, proszę państwa. Teraz jest ustawiony tryb dmuchawy wentylatora. Możemy sobie właśnie zmniejszyć tryby. Oczywiście ta klimatyzacja działa troszkę z opóźnieniem. O. Teraz wybraliśmy tryb wentylatora, ona sobie chodzi. Tutaj jest ustawiona taki wiatraczek. Jest nad pierwszym trybie, ustawimy na dwójkę. Pewnie się troszkę zaraz zwiększy. O, mocniej zaczyna wiać. Weźmiemy sobie trzeci tryb. Za chwilę. O. Zmieni sobie na tryb najmocniejszy. Zmienimy to sobie na pierwszy tryb. Tak jak mówię, teraz jest ustawiona funkcja tylko i wyłącznie wentylatora. Tutaj są tryby różne, są trzy tryby. Wentylator,
tryb automatyczny. Automatycznie dostosowuje nam obroty tego wiatraka i siłę wentylatora do zadanej temperatury. Ustawimy sobie na 16. O, zobacz, ustawiliśmy na 16 w trybie auto. I teraz powinien nam schładzać w trybie automatycznym do temperatury 16 stopni. Sam sobie, klimatyzator sam sobie ustawi moc dmuchania. Oprócz trybu auto jeszcze jest tryb recyrkulacji powietrza. I ten tryb z takimi kółeczkami, jest to tryb, który możemy sobie oczyszczać powietrze. Także teraz mamy tryb wentylacji, takiego oczyszczania powietrza w środku. Tak prezentuje się cały panel od klimatyzacji. Są tutaj regulacje. Także tak, tym możemy regulować sobie jakby kierunek nawiewu powietrza. Takie pokrętła są z dwóch stron. Ustawimy sobie wprost. O, to sobie można by po prostu zmieniać kierunek nadmuchu. Tym pokrętłem sobie kierujemy strumień powietrza w dół lub w górę. Nie wiem, czy to widać. Widać. Ustawimy sobie na wprost. Te same pokrętła, taka sama regulacja jest z tyłu. Także ustawiamy tylko kierunek nawiewu. Tym suwakiem zmieniamy sobie kierunek nawiewu, tak? Albo tył, albo przód. I tak, ustawiając do przodu leci nam powietrze tylko tutaj w przód, ustawiając do tyłu leci powietrze tylko w tył. Teraz klimatyzacja jest ustawiona w trybie auto, tak jak widać. Tym przyciskiem zmieniamy sobie tryby. Możemy zmienić tryb, włączyć tryb auto. To jest tryb recyrkulacji powietrza, czyli po prostu powietrze sobie krąży wewnątrz i przechodzi przez filtr, także jest też oczyszczane w klimatyzatorze. To tryb schładzania, taki jakby manualny tryb schładzania. W tym trybie możemy zmieniać sobie temperaturę i możemy sobie zmieniać siłę nadmuchu, wentylator. To są trzy tryby. Co ciekawe, w tym trybie, tylko w tym trybie, w tym manualnym trybie możemy sobie włączyć tak zwaną funkcję nocną tym przyciskiem i to powoduje, tak jak zaraz tak pokażę, ustawimy sobie na maksymalną moc. Klimatyzator zacznie sobie pracować głośno. O, zaczął pracować głośno. Po włączeniu trybu nocnego pojawia się taka ikonka i klimatyzator od razu się wycisza. Także ten tryb nocny możemy ustawić tylko w trybie manualnym, bo gdy wybierzemy tryb automatyczny, niestety tutaj już tryb nocny nie zadziała. Klimatyzator się znowu uruchomił na maksymalną moc, ponieważ jest dosyć ciepło w środku. Ustawione 16 stopni. Tak, klikamy teraz przycisk trybu nocnego. Niestety tutaj się nie da tego włączyć. Są jeszcze takie fajne funkcje jak timer on i timer off. No to co? Chyba to wszystko. Tak na razie wszystko działa. Po włączeniu jest fajnie chłodno się robi już w środku. Na zewnątrz mamy nie jest gorąco, bo jest 21 stopni, ale zaczyna się już nam tu fajnie w środku składać. Czuć tą różnicę. Zostawimy, niech sobie chodzi. Ustawimy może na 16. Potestujemy. Na 16 stopni. Tak to wygląda. Także moi kochani, tak jak widzieliście po tej krótkiej prezentacji, nasza klimatyzacja jest zamontowana. Za 2 tygodnie wyruszamy do Włoch, tak jak wam pisaliśmy, będziemy się jeszcze pakować. Zostało mi tam parę rzeczy tutaj jeszcze do zrobienia, muszę wymienić ten przewód od gazu, który widzieliście w pierwszym odcinku.
to sobie wymienimy, przewód będzie zrobiony, co musimy tutaj posprzątać, popakować rzeczy. Ania kupiła nowe talerze, takie fajne plastikowe, też wam pokażę. Zrobię ogólnie jeszcze jednego vloga, jak będziemy się już pakowali. Rozciągnę trochę dalej, bo jest ciemno. O, a tutaj teraz pewnie nam huczy ta klimatyzacja. Ale tak jak widzicie, ja spokojnie sobie stoję. Mam 186 cm wzrostu, także tutaj jest spokojnie. Głową nie zaczepiam do tej klimatyzacji. Ale wracając do tego wszystkiego, my będziemy się opakowali. Pokażemy wam tutaj, jak się opakujemy. Ponagrywam. Pokażę, co zabieramy. Jeszcze trzeba zatankować butlę z gazem. I co? I tyle. Skończę tego vloga. Dzięki za oglądanie. Zostawcie jakąś łapkę, jeżeli wam się to podoba. Będzie nas to mobilizowało do dalszego nagrywania. No i co? Dziękuję. Trzymajcie się i do następnego. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.